Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj jest to Daily Vlog. No i jestem dzisiaj w zatorze, bo miałam długą podróż i zaraz wam kogoś przedstawię. Cześć! Na pewno dobrze znacie dziewczyny. I gdzie my jesteśmy? Powiedzcie, w Energylandii, w Westerkampie. Dokładnie. I teraz jesteśmy w czymś takim, co się nazywa... Jeszcze chwilkę, idziemy na zbiórkę i będziemy się super dzisiaj bawić. Dokładnie. I wszystko wam pokażę na vlogu. Tak to mniej więcej wygląda, później wam pokażę coś więcej. Tutaj mamy swój. I tu się wchodzi, wyciera budki, puk, puk. No i tu są cztery łóżka, tutaj spała Jula, ja. Także no. No a kto tu przyszedł? Cześć. Jak ci się podobała noc, w której nie spałeś praktycznie nic? W ogóle nie spałem. No ja wiem, słyszałam. Była fajna. Ekstremalna, czułem się jak na wyspie wyzwania i czekałem na otwarcie Biedronki. A, okej. Okay. I Biedronkę w ogóle mam fajnie zapisane te promocje. Tak? Na co? Na materac, który na przykład płynęli na jezioro. Umiesz pipać? Tak, umiem. Wojtek z Vibrosa da się. My już siedzimy w ogóle w kolejce. Dziewczyny, możecie pomachać. Tu mamy siostry, drugaj. O, dobra. Ona jakąś drzwiczką. Machać. O, i ucie. I zaraz i teraz jedziemy do Energylandii. Która jest godzina? 10:11. No. Dobra, już jedziemy. Także. Zabójcza prędko. O, tam. My już jesteśmy na miejscu. Idziemy się bawić. Wchodzimy jako media. Jest! Ciebie jeszcze na vlogu nie było. Hejka! Uwaga! Jesteśmy na Hyperionie i zaraz wchodzimy na kolejkę, także... jako pierwsza kolejka to będzie Hyperion! Największa w Europie. Jak wam się podobało? Dobra, chodźcie. Chodźcie, tu nigdy popłakałam się. Napisałem mamie, że jestem mężczyzną za to. Byliśmy na tej największej kolejce. Mamo, jestem mężczyzną. Sonia też jechała. Podobało ci się? Tak. Ale czekaj, chcesz się przejrzeć? No patrz, jak mi się skleiła. Hej, kochani. Właśnie na Hyperionie. Było czadersko, powiem wam. Mateusz też się bał. Ja najgorzej. Dziewczyny, jak wrażenie? No ja się 5 razy popłakałam podczas tej jazdy. I raz się nie odzywałam, bo nawet nie mogłam nic powiedzieć. Na początku nikt nie mógł krzyczeć. Tak darłam z dół. No. A czy wy wiecie, że jeden z waszych piratów to przebrana baba? Jak to baba? A tak! Teraz idziemy na to, na formułę. A ja idę tam obok stanąć. No dawaj. No. Zrobię ci zdjęcie. Skrócić ją o głowę! Dobra, git. Ale będziesz miała niezapomniane sesje. Domyślam się. Jest godzina 13:49, a my z dziewczynami przyszliśmy na pizzę. Smacznego, dziewczyny. Dziewczyny już poszły, znaczy Jula, Kostera i ze swoją koleżanką. Jest godzina Martyną. A która jest godzina teraz? 16:09. Jest 16:09, jesteśmy tu od godziny 10:11. Byliśmy już na prawie wszystkich kolejkach, jeszcze trochę przed nami, a piję sobie teraz slushy. Natalia też. Produkt, kochani. Mateusz się źle czuje i w ogóle nie jeździ na kolejkach. Spaliła. A ja jeżdżę, jest super i się dobrze czuję i jest git. Dopiero o 18:00 wracamy. Mamy
autobus. I mamy miejsce stojące, także życzę ci powodzenia, ale mi zamarzli... O, zamarzli mi mózg. Już sobie wykminiłam, powiem, że mam chorobę lokomocyjną, bym chciała usiąść. Zamarzli mi mózg. Au. Ja już jestem w domu, wiem, że za dużo tam rzeczy nie nagrywałam, ale pokażę wam, co dostaliśmy od Energylandii, bo w sumie spoko rzeczy, także jeszcze później wam opowiem i podsumuję wszystko, jak było i jak się bawiłam, także najpierw wam pokażę, bo w sumie spoko gifcik od nich, także pozdrawiam, wbijajcie do Energylandii, bo na serio, ja się osobiście dobrze bawiłam, byłam tam drugi raz. No ale było świetnie. Także super paczuszka. Tutaj mam w ogóle zdjęcia, które zawsze po kolejkach możecie dostać. No nie będę wam pokazywać mojej twarzy, ale jak to wszystko wyglądało, to musiałam wziąć na pamiątkę te zdjęcia. O właśnie, takie mieliśmy opaski. Było super, bo nie musieliśmy ani czekać w kolejce, od razu mieliśmy opaskę media. A tutaj taki świetny kubeczek, taki termosik na kawkę czy herbatkę, też super, bo chciałam sobie taki kupić, no już w końcu nie muszę. Dostaliśmy mega skarpetki, nawet nie wiedziałam, że coś takiego robią, też z Energylandii i tutaj jak widzicie są kolejki. Tutaj mieliśmy vouchery na zdjęcia, wykorzystałam no tylko dwa jak widzicie. I jakieś uloteczki. Dostaliśmy również taki ze zdjęciami. No naprawdę, jest tam pięknie. O, to jest Hyperion, na którym byłam. I to jest największa kolejka w Europie. I powiem wam, że no nic nie przebiło tego. To było, poszliśmy na to jako pierwsza nasza kolejka. I powiem wam, że było super. Na tym również byłam, czyli na młocie. Tu na tym wodnym też byłam, na tym też byłam. Tak jak widzicie, super przeżycie. Kolejne ulotki i płyta z hitami, przebojami Energylandii. I wszystkie te piosenki wchodziły tak strasznie do głowy, że po prostu szliśmy i je śpiewaliśmy. Dostałam jeszcze kalendarzyk. Oraz taką toczuszkę. No i kolejne ulotki. Powiem wam tak, ja się bawiłam osobiście super. W Energylandii było mega, w Western Campie, tam gdzie spaliśmy w tipi, również było super. Także jeżeli chcecie się wybrać na taką przejażdżkę do Zatoru, to polecam. Poznałam super osoby, super tiktokerów i youtuberów, bo był tam też Frizz, jego ekipa, Rezi, no i bardzo, bardzo, bardzo dużo twórców, bo były to urodziny mojej sieci partnerskiej Get Hero, także cieszę się, że w sumie jestem w tej sieci i mam takie możliwości takich wyjazdów. Oczywiście podróż sama pociągiem była okropna. Za pierwszym razem jechałam Pendolino do Krakowa i zepsuły się w Warszawie tory. Później na powrocie spałam w kuszetce, czyli w pociągu z łóżkami. Tak, w pociągu z łóżkami i no ciężko było, ja się kompletnie nie wyspałam i wiem, że dzisiaj jest poniedziałek i to dogrywam, ale w niedzielę czułam się masakrycznie, więc nawet nie miałabym się wam jak pokazać, bo też nie wyglądałam za dobrze. I to chyba by było tyle. To jest taki krótki vlog, taka pamiątka z całego wyjazdu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich vlogów i możecie rzucać pomysły, jaki chcecie następny filmik, dawać w komentarzu pomysły. Więc to by było na tyle. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i komentarz. I możecie napisać, kto jest waszym ulubionym youtuberem. Z wielką chęcią poczytam. Także trzymajcie się. Pa!